W 1913 roku z inicjatywy miejscowych rolników pod przewodnictwem Jana Romanisza. Pierwszym naczelnikiem został kierownik tutejszej szkoły podstawowej Tadeusz Janicki, a prezesem Józef Myszka. W listopadzie 1913 roku rozpoczęli działanie związane z wykonaniem pieczątki i tworzenia pierwszego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej. Już w styczniu 1914 roku ukazały się pierwsze strażackie kalendarze, a 15 stycznia urządzono pierwszą zabawę taneczną dla społeczności lokalnej. Zysk z imprezy pozwolił zakupić hełmy, pasy i toporki dla strażaków ochotników. Za pierwsze środki finansowe z gminy zakupiono sukno na uszycie munduru strażackich, które strażacy założyli je w maju 1914 roku. Również w tym samym miesiącu została też wykonana drabina strażacka. Pierwsze czasopismo strażackie, Przewodnik Pożarniczy, dotarł do strażaków 12 lutego 1920 roku. W kwietniu jednostka zakupiła natomiast sikawkę ręczną oraz wężek, które dostosowano do specjalnego przygotowanego wozu. W lipcu 1922 roku zakupiono drzewo i tym zakupem rozpoczęto budowę strażnicy, którą oddano do użytku na Święto Matki Boskiej Zielnej, a więc 15 sierpnia 1923 roku. Dzięki środkom finansowym ówczesnego proboszcza Feliksa Pudełki zakupiono ten statut strażacki. Drugą sikawkę ręczną zakupiono w lipcu 1937 roku. Wykonano do niej również specjalne podwozie oraz rozpoczęli pierwsze szkolenia pożarnicze. Druga wojna światowa zahamowała rozwój jednostki OSP. Dopiero w 1952 roku zakupiono pompę spalinową, a pierwszy pojazd, jaki trafił do jednostki, to sowieckiej konstrukcji model ZIS-5 i stało się to w roku 1954. Kolejne lata, podczas których w zarządzie byli Franciszek Pabian, Stanisław Kuras i Piotr Kuras, trwała rozbudowa Domu Ludowego, gdzie na parterze znalazły się pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz garaże. Rozbudowany budynek oddano do użytku w 1974 roku. Natomiast w 1979 pomieszczenia te zostały przeznaczone pod działalność publicznego przedszkola w Biesiadkach. W zamian wybudowano nowy i większy garaż tutaj obok, nabojowy samochód strażacki, a nad nim świetlicę dla strażaków. Ten podział obiektu zachowany jest do dnia dzisiejszego. W 1986 roku jednostka ufundowała sobie sztandar, który został poświęcony w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Mateusza Biesiadki. Od roku 1987 Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach nabiera przyspieszenia i wchodzi w erę nowoczesności. Z inicjatywy zarządu jednostka pozyska samochód typu żuk oraz sprzęt gaśniczy i umundurowania bojowe oraz środki ochrony indywidualnej ratowników. Następnie podjęto starania o zakup samochodu wyposażonego w zbiornik wodny i tak pozyskano pojazd typu Star 6x6, którego sprowadzono z jednostki wojskowej w 1988 roku i wyremontowano na potrzeby OSP Biesiadka. W inicjatywie bezpośrednio zaangażowali się prezes Tadeusz Dudek, już nieżyjący, naczelnik Jak Szot oraz Ryszard Machał. Samochód służył jednostce aż do momentu zamiany na nowocześniejszy pojazd marki Mercedes, którego tu widzimy, który to został sprowadzony z Niemiec w roku 2004 i służy nadal. Środki na jego zakupu pochodziły z dotacji budżetu gminy Gnojnik oraz zbiórki pieniężnej zorganizowanej wśród mieszkańców Biesiadek. W roku 2011 jednostka pozyskała lekki samochód marki Volkswagen T4, który zastąpił wysłużonego żuka i dostosowano go do działań ratowniczych. W styczniu 2013 roku przeprowadzono modernizację małej remizy strażackiej dzięki przystąpieniu do programu Małopolskie Remizy 2013 i złożeniu wniosku przez Urząd Gminy o dodatkowe wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W połączeniu ze środkami gminnymi i wiejskimi udało się sfinansować generalny remont obiektu. Strażacy reprezentują jednostkę i miejscowość na różnych uroczystościach kościelnych i państwowych oraz zabezpieczają ważne wydarzenia w kraju. Klubą dla jednostki było łączenie jej w sprawy organizacyjne i porządkowe dwóch pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce oraz zabezpieczenie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. 16 maja 2013 roku odznaczono jednostkę OSP w Biesiadkach złotym znakiem Związku. Jest to najwyższe oznaczenie w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnie lata to również sukcesy sportowe, zarówno żeńskie, jak i męskie. Drużyny pożarniczej, które to zajmują czołowe miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2015 roku jednostka brała udział w zawodach powiatowych, gdzie seniorzy zajęli trzecią lokatę w powiecie, a seniorki czwarte miejsce. Natomiast w 2017 roku, gdzie seniorzy z Biesiadek zajęli pierwsze miejsce w powiecie, dzięki czemu reprezentowali powiat w zawodach szczebla wojewódzkiego. Od roku 2017 przy Ochotniczej Straży Pożarnej Biesiadki działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, która ciągle się rozwija i oprócz udziału w zawodach sportowo-pożarniczych podejmuje inne zadania, jak na przykład udział w zawodach pierwszej pomocy, gdzie osiąga wysokie miejsca, bierze udział w pokazach i pracach na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i społeczeństwa. Obecnie liczy 16 członków. Oprócz działalności bojowej i sportowej Zarząd OSP w Biesiadkach organizuje inne akcje edukacyjno-prewencyjne i szkoleniowe, podczas których uczymy bezpiecznego postępowania w domu, na ulicy, podczas wypoczynku nad wodą lub w górach, prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy i wiele innych. Nieobce są nam działania skierowane na pomoc poszkodowanym, biorąc lub organizując akcje charytatywne, wspierając chore dzieci czy też osoby poszkodowane przez działania wojenne lub podczas innych zdarzeń. Aktywnie wspieramy honorowe świadectwo, a nasi członkowie oznaczeni są medalami zasłużonymi dla zdrowia narodu. Od 2 lat jesteśmy inicjatorem i organizatorem powiatowych zawodów pierwszej pomocy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem i przyciągają młodzież do struktur Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję za uwagę. Chciałem jeszcze bardzo serdecznie przywitać panią poseł Józefę Szczurek-Żelazko, prezes Dowarła, oraz panią Martę Malec-Lech, członka Zarządu Województwa Małopolskiego. W chwili obecnej nastąpi wręczenie odznaczeń. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie nadaje złoty medal za zasługi dla pożarnictwa druhowi Leszkowi Ząbkowskiemu. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie nadaje srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa druhowi Maciejowi Święk, druhowi Radosławowi Kuras. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie nadaje brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa druhowi Krzysztofowi Cieśla. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesku nadaje odznakę wzorowy strażak druhom: druhowi Pawłowi Kulas, druhowi Arkadiuszowi Kuras, druhowi Oskarowi Koniarz, druhowi Kamilowi Kuras. A o wręczenie odznaczeń proszę prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnej w Brzesku, drucha Mariana Zalewskiego oraz prezesa Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Gnojniku Wojciecha Szepę.
przy poczcie.